Ja bardzo się cieszę, że dzisiaj między nami jest Bogdan. Ja bardzo się cieszę, że z nami są osoby, które wcześniej były związane z naszą szkołą, z naszą gazetką. Jestem dumna. Ja już niedługo kończę moją bliską przygodę życiową, przygodę życia z tą szkołą. Adaś był na początku tej mojej przygody nauczycielskiej. Cieszę się, że trwa. Cieszę się, że przynosi wiele satysfakcji młodym pokoleniom, które mogą się sprawdzić w swojej dziennikarskiej działalności, które mogą się wykazać i życzę wszystkiego najlepszego. Szkoła otrzymała kserokopiarkę. To już było coś. Była pierwsza kserokopiarka dla szkół w Szczecinku. Zebrałem zespół, dla których praca ze słowem, z tekstem była przyjemnością. No i stworzyliśmy pierwszą gazetę. Później drugą, trzecią. A jak oni się cieszyli, jacy oni byli dumni, jacy byli zadowoleni, jak odmierzali linijką swoje teksty, jakby to, który dłuższy, to ważniejszy. Ale mieli ogromną satysfakcję. Nie wiedziałem, że to tak długo przetrwa, bo to, że gazety są w szkołach, to nic takiego. Czasami wystarczy to na jedno pokolenie uczniowskie, potem jest przerwa, a u nas była ciągłość. Tyle czasu, 30 lat. Jesteśmy na pewno jedyną szkołą w województwie zachodniopomorskim, która przez 30 lat wydaje gazetę w stałym ciągu wydawniczym, a może i w Polsce nawet. Liczyłem się z tym, że przyjdzie taki dzień, ale jestem szczęśliwy, jestem wzruszony, mam satysfakcję ogromną, jestem dumny. Wszystko naj. Po prostu zbiegły się pasje moje z pasjami, marzeniami moich uczniów, żeśmy to wykorzystali.